gra powstała na podstawie tego, co widzieliśmy, pracując w projekcie naukowym nad rzeką Cisą. Natomiast staraliśmy się wydostać z tej sytuacji, którą analizowaliśmy w projekcie, takie elementy, które miały charakter uniwersalny, które może nie tyle uniwersalne, ale taki na pewno w skali europejskiej, że to mogłaby być w zasadzie prawie że dowolna dolina rzeczna w Europie. W tej Dolinie Rzecznej żyje bardzo wielu różnych mieszkańców, którzy mają różne cele, mają działki, mają ziemię, którą uprawiają na różny sposób, położoną na różnej wysokości. W związku z tym warunki, generalnie rzecz biorąc, geofizyczne bardzo się różnią. Różni się też ich pozycja społeczna, majątek i te różnice powodują, że czasami trudno im się porozumieć. Gra pozwala doświadczyć tej właśnie trudności. To jest 15. 50% podatku. Jak 30. Ale ci też 20, a 5 zapłacić, nie? Ale oni średnio, ale musimy wszystkie czwórki. Ale czwórki, wszystkie czwórki. No ale to masz 60, 80, a podatku jest 20. Jest bardzo trudno wielu różnym grupom, które mają różne cele, różny sposób widzenia tego problemu, razem się porozumieć. Także naszym celem w tej grze jest to, żeby ludzie doświadczyli znowu tych trudności, a następnie nauczyli się, jak można w sposób konstruktywny przełamywać te trudności, jak można w sposób konstruktywny rzeczywiście zacząć współpracować, nawet jeśli te interesy, jeśli sposób widzenia różnych aktorów bardzo się różni. Ja jako początkujący również w branży rybnej, biznesmen, jestem świadom tego, że całość tego systemu doliny rzecznej, w której działamy, opiera się na pewne zależności ekologiczne. I tutaj zauważam, że mocna eksploatacja eksploatacja zasobów intensywna, którą w tej chwili stosujemy na wielu działkach, może się w pewnym momencie obrócić przeciwko nam spadkiem bioróżnorodności, gdzie na przykład wasze pola są zapylane przez owady, które są przy rzece i mają jakiś związek z krowami, które się paszą i również rozrodem ryb, które są w naszych stawach. Jeżeli nie będziemy temu przeciwdziałać, to może się okazać, że jest za późno na akcję w momencie, gdy zobaczymy spadające wskaźniki. No, takim naturalnym adresatem są tutaj osoby, które zajmują się taką tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykład, a w szczególności dolin rzecznych. To jest ta grupa, która może na tym bardzo skorzystać. Po pierwsze, ta gra wzbogaca zrozumienie tej tematyki. Po drugie, można ją również wykorzystać wtedy, jeśli jakieś takie innowacyjne rozwiązania związane z alternatywnymi sposobami gospodarowania Doliną Rzeczną są prezentowane dla sceptyków, ponieważ zamiast przekonywania ich, przychodzenia z wykładem, oni mogą sami doświadczyć konsekwencje swoich działań.
jak najbardziej może mieć charakter taki bardzo praktyczny, może mieć charakter interwencji. Kiedy myślimy o przyszłości, co chcemy zrobić, jeśli uda nam się skłonić osoby, które rozważają tego typu problem w ich własnej dolinie, tam gdzie mieszkają, mogą grając tą grę poszerzyć swoje rozumienie, co się w ogóle może zadziać, jakie tu procesy zachodzą. Mogą zacząć uczyć się od innych osób i dzięki temu po grze mogą przejść do dyskusji, no dobra, to była gra, mieliśmy uproszczoną rzeczywistość, a jak to u nas wygląda? Ale ta dyskusja po grze ma już inny charakter. Po pierwsze, wiedzą więcej, rozumieją oddziaływanie różnych elementów w całym krajobrazie, rozumieją oddziaływanie tej części społecznej, części ekologicznej i wtedy mogą wnieść te bogactwo tego, co jest w ich praktycznej sytuacji, już nie w takiej sytuacji gry, ale to, czego doświadczają, ale już widząc to w inny sposób. Mogą lepiej planować swoją przyszłość, lepiej planować, jakie konsekwencje będą miały ich działania.